dla nas wielki dzień, ale wielki dzień też dla tańca w Polsce i nie tylko w Polsce. Otwieramy dzisiaj fundację Polkadot, która, jak mamy nadzieję, zrewolucjonizuje środowisko gdańskie, środowisko polskie i wprowadzi, zbuduje mosty między Polską a zagranicą. Katarzyna Pastuszka. Klaserek. Kasia Chmielowska. Katarzyna Ustowska. Stworzyłyśmy Polkadot z potrzeby połączenia sił, innowatorskiego myślenia i działania w kulturze i sztuce. Jesteśmy niezależnymi artystkami i kreatorkami. Łączy nas taniec i łączy nas Gdańsk. Chcemy otwierać przestrzenie twórczej wymiany pomiędzy tańcem i innymi obszarami życia. Czerpiąc z naszych dotychczasowych doświadczeń i potencjału, proponujemy nową jakość obecności tańca w sferze sztuki, społeczeństwa oraz na styku kultury z biznesem. Nasze działania w sferze edukacji i sztuki pozwolą na budowanie mocnych relacji w społeczności. Pozwolą one także na rozwijanie partnerstw pomiędzy artystami i instytucjami kultury. I organizacjami, dla których taniec może być językiem przyszłości. Stworzyłyśmy Polkadot z potrzeby połączenia sił i innowatorskiego myślenia i działania w kulturze i sztuce. Jesteśmy niezależnymi artystkami i kreatorkami. Łączy nas taniec i łączy nas Gdańsk. Chcemy otwierać przestrzenie twórczej wymiany pomiędzy tańcem i innymi obszarami życia. Czerpiąc z naszych dotychczasowych doświadczeń i potencjału, proponujemy nową jakość obecności tańca w sferze sztuki, życia społecznego oraz na styku kultury z biznesem. Działania edukacyjne i artystyczne pozwolą na budowanie mocnych relacji w społeczności. Pozwolą także na rozwijanie partnerstw pomiędzy artystami i instytucjami kultury. I organizacjami, dla których taniec może być językiem przyszłości. Ja zostałam zatypowana na pierwszą. Fundacji Polkadot jestem prezeską. Od jakiegoś czasu moim głównym obszarem zainteresowań jest taniec jako sztuka relacji. Był to temat mojej pracy dyplomowej na ASP w 2015 roku i od tego momentu dzieje się to samoistnie. Jest to motto do wszystkich moich działań, zarówno w realizacjach artystycznych, jak również podejmowanych przeze mnie działaniach animacyjnych i organizacyjnych w sferze kultury i sztuki. Także w fundacji jest to moja główna motywacja do działań. W ramach fundacji będę się zajmowała relacjami z partnerami, partnerstwem pomiędzy artystami i instytucjami, jak również relacją pomiędzy artystami a odbiorcami sztuki, ponieważ wydaje mi się ta relacja szczególnie istotna dla budowania sztuki tańca, dlatego żeby ona była atrakcyjna, wyrazista, ale także czytelna dla odbiorców. Dziękuję. Katarzyna Pastuszak w fundacji pełni funkcję wiceprezeski po prawej stronie u mizerek. Od 2003 roku zajmuję się animowaniem wydarzeń kulturalnych w Trójmieście, między innymi wydarzeń tanecznych. Przez wiele lat funkcjonowałam jako kurator Gdańskiego Festiwalu Tańca, zdobywałam też doświadczenie w sferze organizacji pozarządowych. W mojej pracy i szczególnie w pracy fundacji przyświeca mi myśl Krzysztofa Czyżewskiego, która mówi o tym, że powinniśmy budować mosty pomiędzy społecznościami, pomiędzy dziedzinami sztuki, pomiędzy ludźmi. I taką też funkcję będę starała się pełnić poprzez działania fundacyjne.
kreując nowatorskie wydarzenia, nowatorskie projekty edukacyjne, artystyczne, a także jak najbardziej starając się animować wymianę międzynarodową. Kasia Chmielewska pełni rolę w fundacji również wiceprezeski. Po lewej stronie. Moim głównym obszarem działań w Fundacji Polkadot będzie międzynarodowa wymiana artystyczna i kuratorska oraz inicjowanie i organizowanie nowatorskich projektów w zakresie tańca i nowej choreografii. Od 10 lat prowadzę również Stowarzyszenie Teatr Dada, w którym realizowaliśmy takie projekty. Mam nadzieję, że Polkadot będzie kontynuacją dla mnie i oczywiście szerszym polem możliwości, żeby takie projekty tworzyć. Katarzyna Ustowska. Moje imię jest Katarzyna Ustowska. W fundacji będę pełnić rolę przewodniczącej rady. In this particular foundation, I will be the chairman of the board. of the board. Moimi głównymi obszarami, którymi się będę zajmować, będą projekty edukacyjne. The areas that I will be particularly interested in are, or the area that I will be particularly interested in is education. Oraz artystyczne. I will also create artistic projects. Zależy mi na rozwijaniu nowych modeli współpracy pomiędzy twórcami a instytucjami kultury. I am especially interested in developing, creating innovative models of cooperation between artists and institutions. Thanks. In the dance. Teraz pokrótce chciałybyśmy Państwu przedstawić nasze projekty i kierunki naszych działań. Zapraszamy Annę do osób. Pierwszym projektem, o którym chciałybyśmy Państwu pokrótce opowiedzieć, jest Serce Fabryki. Serce Fabryki jest projektem realizowanym przez Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności z Gdańska. Bardzo się cieszymy, że Fundacja Polkadot miała taką możliwość do zainicjowania tej współpracy pomiędzy Instytutem Adama Mickiewicza i naszym gdańskim ECS-em, ponieważ wydało nam się, Centrum Solidarności wydało nam się idealnym partnerem do tematyki projektu. A są nią historie przestrzeni postindustrialnych, historie ludzi związanych z tymi przestrzeniami, zarówno robotników, jak i aktywność artystów w tych przestrzeniach. Ponieważ szczególnie ten temat jest dla nas ciekawy i staramy się go zgłębiać, ponieważ wydaje się on być wspólny dla partnerskich instytucji zaangażowanych w ten projekt od strony artystycznej, a jest to właśnie ECS po stronie Gdańska oraz w tym roku Centrum Kultury Tabaczka w Koszycach na Słowacji. Są to dwie bardzo różne przestrzenie przemysłowe z różną historią, a to, co jest właśnie wspólne, to obecność artystów w tych przestrzeniach i ich bardzo zaangażowana aktywność. Prace nad projektem ruszają latem, w lipcu. Bardzo się też cieszymy, że będzie to bardzo duże przedsięwzięcie taneczne na skali Polski, ponieważ będzie w nim brało udział 10 tancerzy, 7 tancerzy z Polski, w tym część związana bezpośrednio z Trójmiastem i 3 tancerzy ze Słowacji. Cały zespół został powołany na podstawie naborów. To też było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ na nabór do projektu w Gdańsku w ECS-ie przyjechało około 60 tancerzy, co podkazuje ogromną potrzebę na realizację takich przedsięwzięć, a jest to trochę też komentarz do sytuacji zaistniałej w ostatnich dniach, decyzji o likwidacji Wydziału Teatru Tańca na Akademii Teatralnej w Krakowie. Mamy nadzieję, że to się nie wydarzy, ponieważ tak jak
to doświadczenie z naborem do projektu pokazuje, jest to miejsce, które generuje bardzo dużą grupę tancerzy, bardzo profesjonalnie. Część z nich będziemy mieli okazję zobaczyć w projekcie Serce Fabryki. Zaczynamy pracować w ETS-ie w Gdańsku latem. Później jedziemy z powstałym materiałem na Słowację do Koszyc. Tam kończymy przygotowania i premiera odbędzie się właśnie w Koszycach 14 września. A w przyszłym roku będziemy prezentować spektakl w Gdańsku, w ETS-ie, jeszcze nad kształtem i miejscem, na każdej prezentacji pracujemy. Planujemy także kolejne etapy rozwoju tego projektu w kolejnych krajach, w kolejnych latach, na Węgrzech i w Czechach. Także już teraz zapraszam na Serce Fabryki do śledzenia nas na razie w internecie, a w przyszłym roku pojawimy się tutaj na scenie. To dziękuję za Serce Fabryki. Ja chciałabym powiedzieć o dwóch projektach, właściwie jeden to projekt, a drugi to bardzo ważna rzecz, Polska Sieć Tańca. To jest takie nowe zjawisko, które powstało w zeszłym roku, ale to za chwileczkę nam powie, a zresztą może widać. No to jest jakby historyczny moment, muszę powiedzieć, tak ważny jak Instytut Tańca, który powstał bodajże 10 lat temu dla całego środowiska tanecznego. Tak? Są to instytucje zrzeszone, które we współpracy będą prezentować artystów polskich, ale też nie tylko. I myśmy sobie wielokrotnie dyskutowały, że chciałybyśmy w Gdańsku też uruchomić taki projekt prezentacji artystów. Nazwałyśmy go Share and Show, proszę nie mylić z Wash and Go. Po polsku dużo myślę bardziej finezyjnie, podziel się i pokaż. Jest to cykl, będzie to cykl prezentacji, co jest ważne, cykl prezentacji, czyli regularność, tak? W Gdańsku nam tego brakuje, są festiwale, nie ma cyklu. Druga rzecz bardzo ważna, robimy to we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej. Witamy Natalię, która jest właśnie z Instytutu. Co jest też bardzo ekscytujące, otwiera się nowa siedziba Instytutu, Kunszt Wodne, która będzie miała przestrzeń, w której będzie można takie prezentacje robić. Teraz króciutko o podziel, czy o pierwszym członie. Ważne jest, żeby to był tydzień warsztatów, w którym artysta zaproszony ma kontakt ze środowiskiem, z tkanką miejską, wnika właściwie w tą przestrzeń. I nie jest tylko tak, że go widzimy na scenie, bye bye, i właściwie nie mieliśmy czasu się z nim zapoznać, a nic jakby ważne dla nas, żeśmy wspólnie stwierdziły, że nie interesują nas tak jakby jednorazowe prezentacje, tylko interesuje nas spotkanie z artystą i to, żeby on spotkał środowisko lokalne. Stąd jest jakby cykl warsztatów. Warsztaty będą dwutorowe, będzie profesjonalne i też open dla pasjonatów tańca, dla ludzi, którzy po prostu chcą się czegoś dowiedzieć o danym artyście lub w ogóle o tej dziedzinie sztuki. Share to wiadomo, jest prezentacja, jest spektakl, po którym będzie dyskusja, będzie można z tym artystą sobie porozmawiać, czym jest jego praktyka, a czym jest już jakby forma sceniczna, czyli spektakl jego. Tyle. No i chciałam właśnie widać już Polkę dotknąć, chciałam tylko pokazać, że praktycznie jesteśmy już w Polskiej Sieci Tańca i prawdopodobnie te dwa projekty nam się właśnie pięknie złączą, że będą artyści zagraniczni i artyści prezentowani w Polsce, właśnie w Gdańsku z Polski. I też jedna ważna rzecz, to bardzo byśmy chciały, żeby ci artyści nie byli tylko z Berlina, Amsterdamu i Paryża. Myślimy tutaj o takim jakby, tak jak widzimy, Polska jest właśnie takim sercem, to właśnie naokoło jest bardzo dużo krajów, które byśmy chciały tu zapraszać. Między innymi Skandynawia, jest Bałkany, Gruzja, Bułgaria, Wyszehrad oczywiście i tak dalej. Tak, będziemy się starać, żeby ten przekrój jakby artystów był szeroki. Na początku chciałabym się z Państwem podzielić fragmentem wstępu do mojej pracy magisterskiej, At the beginning, I would like to share with you
the preface to my master's thesis. Którą obroniłam na Uniwersytecie Muzyki I Tańca we Frankfurcie nad Menem. I finalized my master's thesis at the University of Arts and Music in Frankfurt. Studiowałam na Wydziale Edukacji Tańca Współczesnego. I studied at the Department of Dance Education Studies. Contemporary Dance Education Studies. Living in contemporaneity requires a constant change. Żyjąc we współczesności, musimy wziąć pod uwagę ciągłą zmianę. Capacity to adapt and readiness to move away from or into a danger. Musimy również mieć umiejętność dostosowywania się do sytuacji, a także musimy mieć świadomość tego, w którym momencie powinniśmy się zbliżyć lub oddalić od niebezpieczeństwa. A necessity in the current uncertain times to be able to improvise, choose and make decisions. W dzisiejszych czasach koniecznością jest umiejętność improwizacji. Koniecznością jest umiejętność podejmowania wyborów. Where the possibilities are not already defined under the categories of right and wrong. Konieczność podejmowania wyborów wydaje się być niezwykle trudna w momencie, kiedy nie wiemy, jakie są kategorie dobra I zła, poprawnego lub negatywnego wyboru. But opening up for much wider possibilities. Musimy więc umieć otworzyć się na dużo szersze możliwości, jeżeli chodzi o nasz sposób funkcjonowania w rzeczywistości. Our questions are. Stawiamy więc takie oto pytania. How can one teach dance not by using a prescribed form of what dance is and should look like? W jaki sposób możemy nauczać tańca, odchodząc od tego, czym jest taniec ze swojej definicji. How to dance not by imitation, but by discovering and developing the individual way of moving. W jaki sposób tańczyć nie imitując, nie naśladując, lecz szukając swojej indywidualnej drogi ekspresji, swojej indywidualnej drogi ruchu. Is it possible to experience dance as self-expression, in which the whole personality is engaged? Czy jesteśmy w stanie doświadczać tańca jako wyrazu siebie, w którym partycypuje całe nasze ja? Dance that represents and reflects each individual. Taniec, który jest odzwierciedleniem każdego indywidualnego człowieka. That changes and shifts its form concerning and relating to its origin, reality. Który zmienia, przekształca swoją formę w relacji do swoich, z tego, z czego wyrasta, rzeczywistości. Czerpiąc ze swojego doświadczenia w wielu placówkach edukacyjnych, zaczynając od bardzo tradycyjnego modelu edukacji, przechodząc przez bardziej alternatywne, aż wreszcie wolnościowe podejście do edukacji. Chciałabym się zająć edukacją tutaj w Gdańsku, lokalnie, idąc też dalej w Polskę I jeszcze dalej w Europę I jeszcze dalej w świat.
Wracając do mojego doświadczenia, spotkałam się z bardzo różnymi podejściami do ciała, do ruchu, do tańca, do traktowania ucznia i studenta i do roli, jaką ma nauczyciel tańca dzisiaj. Wzbudziło to moje ogromne zainteresowanie, ale też wielkie wątpliwości. Edukacja jest jednym z podstawowych filarów naszej działalności. Interesuje nas nowe podejście do edukacji i poprzez nowe mam na myśli podejście, które czerpie z alternatywnych modeli edukacji, które stale poddaje refleksji stosowane metody, zadaje pytania i zmienia się wraz ze zmieniającym się czasem. Polkadot stawia na wolnościową edukację. Planujemy projekty kierowane do społeczności lokalnej, do dzieci, do młodzieży, do dorosłych, ale też do środowiska tancerzy z Trójmiasta. Chcemy współpracować z instytucjami kultury, także ze szkołami artystycznymi. Mamy w planach podjęcie współpracy ze szkołą baletową, której obie z Kasią Chmielewską jesteśmy absolwentkami. Rozpoczęłyśmy również rozmowy ze szkołą plastyczną w Orłowie i czekamy na więcej. Stale rozwijamy naszą sieć kontaktów z instytucjami edukacyjnymi, między innymi PARC w Brukseli, oczywiście, Northern School of Contemporary Dance w Wielkiej Brytanii, czy z Uniwersytetem Muzyki i Tańca we Frankfurcie. Bazując na tej sieci i poszerzając ją o nowe kontakty, będziemy zapraszać artystów, nauczycieli i choreografów do Gdańska. Chcemy zajmować się edukacją nie dlatego, że znalazłyśmy najlepszy sposób na realizację wspaniałych projektów edukacyjnych, ale dlatego, że nie jest to zupełnie oczywiste, jak edukacja tańca współczesnego ma wyglądać dzisiaj. Zastanawiamy się nad tym tematem i dlatego podejmujemy działania. Będziemy adresować pytania, zapraszać na warsztaty, podejmować dyskusje. Chcemy poruszyć temat tańca od podstaw, czyli edukacji. Dziękuję. Proszę Państwa, przede wszystkim mamy nadzieję, że jak Państwo stąd wyjdziecie, to będziecie spotykać nas w sytuacjach, gdzie będziemy więcej się ruszać niż mówić i gdzie będzie dużo więcej wydarzeń tanecznych, spektakli tanecznych, filmów o tańcu, warsztatów tanecznych, gdzie Państwo po prostu odstawicie te stoki, będziecie z nami partycypować w tym wszystkim, co dla Państwa szykuje na najbliższe lata. I to, co już w przyszłym roku, z czego jesteśmy naprawdę dumne, co udało się Polkadot we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca, który jest głównym koordynatorem, głównym organizatorem tego wspaniałego wydarzenia, czyli Polska Platforma Tańca Gdańsk 2019. Stowarzyszenia Dada von Bzdylow również, tak? Od razu się tłumaczymy, ale ja mam jeszcze tutaj ideolog, który chciałam na nim powiedzieć, bo myśmy pisząc tą naszą ofertę do Instytutu Muzyki i Tańca, to była oferta programowa na realizację Polskiej Platformy Tańca, napisałyśmy, że Gdańsk to miasto wolności, europejski port tańca, gdzie tradycja i nowoczesność kreują taniec na nowe czasy. Tutaj pijemy oczywiście również do bardzo ciekawego wydarzenia realizowanego przez pomysłodalnię Teatr na nowe czasy i chcemy łączyć siły. Nie mówię o tym przypadkowo, dlatego że myślimy o tym, że Gdańsk powinien jeszcze silniejszą pozycję zdobyć w basenie Morza Bałtyckiego, ale też w całej Europie, ze względu na swoją lokalizację, ale też ze względu na to, jaką ma infrastrukturę kulturalną i jak prężnie działa środowisko taneczne w Gdańsku. Wracam do tematu poruszonego przez Kasię Chmielewską. Składałyśmy ofertę realizacji Polskiej Platformy Tańca przez Stowarzyszenie Dada von Bzdylow, ponieważ Fundacja Polkadot wówczas nie posiadała jeszcze osobowości prawnej. Realizować będziemy Polską Platformę Tańca w przyszłym roku
razem z Instytutem Muzyki i Tańca. Polkadot będzie operatorem, czy jakby realizatorem, współorganizatorem również we współpracy z ze stowarzyszeniem Teatr Plada von Bzyrok, ale tak jak Państwo widzicie, partnerzy Polskiej Platformy Tańca to także Opera Bałtycka, Europejskie Centrum Solidarności, Teatr Wybrzeże, Teatr Miniatura, Instytut Kultury Miejskiej, Gdański Teatr Szekspirowski, Klub Żak, no i oczywiście miasto Gdańsk, dla którego mamy nadzieję, że to ogromne wydarzenie, które jest realizowane co dwa lata, które jest dużym festiwalem pokazującym, prezentującym najciekawsze wydarzenia w polskim tańcu, na którym pojawia się ponad 300 kuratorów z zagranicy. Mamy nadzieję, że to wydarzenie prezentujące polski taniec, które mamy nadzieję, że stanie się ono wizytówką miasta Gdańska. A teraz krótkie przypomnienie tego, co wydarzyło się na Polskiej Platformie Tańca w 2017 roku. Mam nadzieję, że w 2019 roku będziecie Państwo z nami na Polskiej Platformie Tańca w Gdańsku. Ja witam bardzo serdecznie Karolinę Wycisk, koordynatorkę Polskiej Platformy Tańca z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca i zapraszam do powiedzenia paru słów na temat tego wydarzenia. Jasne. Przede wszystkim w imieniu dyrekcji Instytutu Muzyki i Tańca bardzo dziękuję za zaproszenie i nie ukrywam, że bardzo się cieszę na tę współpracę. Jak powiedziałam chyba wcześniej Kasi, że bardzo się cieszę, bo powstało coś fenomenalnego, to znaczy takie stowarzyszenie kobiet, które mają świadomość zarówno na ogromnym poziomie artystycznym, jak i na takich poziomach, które przy organizacji takich wydarzeń są niezbędne, czyli produkcyjno-menadżersko-promocyjno-fundraiserski. Czyli tych funkcji naprawdę mam wrażenie, że te akurat panie nie boją się podejmować i bardzo się cieszę na tą współpracę. Ale przy okazji, jak zwracam się do Państwa, mając już za sobą doświadczenie jednej platformy, o takie wsparcie, wsparcie tej organizacji jakby na różnych poziomach, wsparcie medialne i wsparcie przede wszystkim oczywiście z miejskie czy jakby władz lokalnych, dlatego że jest to wydarzenie na ogromną skalę. Mimo że trwa kilka dni, to przygotowujemy je przez półtora roku. I na to wydarzenie przyjeżdżają najważniejsi kuratorzy z Europy, dwóch Ameryk, z Azji. Także jest to takie wydarzenie, które wzmacnia jakby widzialność polskiego tańca za granicą i niezwykła okazja, która wydarza się raz na dwa lata. I jako, że jest to też takie wędrujące wydarzenie, no to na pewno za dwa lata będziemy już w innym mieście, więc dlatego bardzo byłoby dobrze, żebyśmy wszyscy wspólnie dobrze wykorzystali tę okazję. Więc zapraszam też do śledzenia pewnie strony internetowej i najnowszych newsów na temat platformy. Już niedługo ogłosimy nabór, bo platforma też jest takim rodzajem otwartego naboru i spektakle prezentowane w ramach platformy zostaną wyłonione przez grono komisji, więc też nie mogę Państwa zaprosić już na konkrety, ale na pewno w ciągu tego roku się już dużo wyjaśni. Także życzę powodzenia nam razem i
No i Państwa zapraszam do udziału, bo to będzie świetne, mam wrażenie, przedsięwzięcie. Także dzięki wielkie, że jesteście. Rada. Bardzo chciałybyśmy jeszcze zaznaczyć obecność naszej Rady Nadzorczej. Bardzo lubimy te nasze tytuły fundacyjne. Więc środkiem naszej Rady jest Kasia Ustowska, ale także Anna Steller. Anna Kamieniecka, zapraszam. Wystarczająco długo już tu Państwa trzymamy, ale proszę nie uciekajcie, ponieważ jest picie, jedzenie i będziemy rozmawiać, tak, ale do 18 jeszcze mamy czas na rozmowy, a o 18 jak najbardziej zapraszam na ten dalszy dzisiejszego naszego świętowania. Oglądać będziemy Bobby Jean, film o niezwykłej tancerce, która współpracowała ze słynnym zespołem Baczewy. Tutaj to jest film Mr. Gaga dla wtajemniczonych, który był wielkim hitem ostatnich lat. A potem zagra Zosia Bezgrzesia i mamy nadzieję, że będą super tańce i jeszcze więcej rozmów.